Jakiś czas temu, bodaj po 1 listopada ubiegłego roku, zgłosiła się do nas poprzez stronę pani Klaudia Pazdan z Krakowa, że na kupie gruzu znalazła fragment płyty, bo ciężko powiedzieć, że to jest cała płyta, z nazwiskiem Reinholda Pleca. Po tych danych, które żeśmy uzyskali, wraz z panią Beatą zaczęła się jakby tak kwerenda i odnalezienie historii tego pana. No i okazało się, że był to Polanin i tą płytę jakbyśmy tutaj ściągnęli do Opola. Zresztą pani Klaudia tą płytę przywiozła nie dalej jak tydzień temu. Mamy księgi zgonów. Wiedząc, że Reinhold umarł w 1907 roku, możemy go bez problemu namierzyć w księgach zgonu przechowywanych w naszym archiwum. I dzięki tym informacjom już dowiemy się o nim czegoś więcej. Czyli na przykład o tym, że w 1907 roku umierając miał 58 lat, że był ewangelikiem, że zamieszkiwał w Opolu na ulicy Lindenstrasse 9/11, urodził się w Dąbrówce nad Odrą, był ożeniony z zamieszkałą w Opolu Olgą Pulst i był synem kupca Ferdynanda Pleca i jego małżonki Amalii urodzonej Hoffmann, obojga zmarłych już w 1907 roku. Także tyle informacji i jeszcze wiemy już, że nie tylko zmarły w 1907 roku w lutym, ale tutaj już mamy informację, że zmarł dokładnie 8 lutego 1907 roku. Wiemy więc, że jest Opolaninem, znamy jego profesję. To już bardzo dużo, jak na to, że znaliśmy tylko nazwisko osoby. Jak w ogóle się to stało, że ona się znalazła pod Krakowem, możemy się tylko domyślać. Dzięki pracy rzeszy ludzi, można było rzec, bo to było Archiwum Państwowe, to było Polskie Towarzystwo Historyczne z panią profesor Anną Pobuk-Lenartowicz i z panią dyrektor Muzeum Śląska Polskiego Iwoną Solisz. Udało się jakby tą płytę tu przywrócić i stało się tak, że ta płyta wróci jakby na swoje miejsce. Wiadomo, że dziś ciężko jest określić, w którym miejscu pochowany jest pan Reinhold, niemniej jednak wróci w miejsce, w którym jakby pochowany został, czyli na cmentarzu. Konkretnego miejsca nie wskażemy. Przede wszystkim dzięki zakładowi komunalnemu i pani wiceprezes, która w tej materii jakby najwięcej pomogła, płyta mogła się znaleźć na tej jednej ze starszych opolskich nekropolii. Jeśli chodzi o powrót płyty na cmentarz przy ulicy Wrocławskiej, to jest projekt, który akurat nie wymagał dużego zaangażowania finansowego, natomiast wymagał ogromnego zaangażowania pracy, chęci, realizacji swojej pasji. Tego nie zabrakło, za to dziękujemy panu Sebastianowi za jego zaangażowanie i chęć realizacji tego projektu. Jako zakład komunalny natomiast dołożyliśmy wszelkich starań, żeby to było możliwe. Oczywiście były potrzebne zgody konserwatora zabytku, dlatego że przypominam, cmentarz przy ulicy Wrocławskiej objęty jest ochroną konserwatora zabytków, a więc nie możemy sobie tak po prostu jakiejś płyty zainstalować tam, gdzie nam się to żywnie podoba. I tutaj również to wszystko udało się od takiej strony formalnej. Cieszymy się, że płyta z tak daleka wróciła na cmentarz przy ulicy Wrocławskiej. Mogę obiecać, że podobne projekty, jeśli tylko się pojawią, dołożymy wszelkich starań, aby je realizować. Natomiast płyta będzie wyeksponowana, jestem przekonana, że godnie w murze cmentarza przy ulicy Wrocławskiej. Dołożymy również, postaramy się o to, aby tam do tej płyty przygotowany był opis, skąd się wzięła, kto był pochowany w grobie, na którym została złożona, ponieważ to też jest bardzo ciekawa historia. I zapraszamy na cmentarz przy ulicy Wrocławskiej, ponieważ to jest rzeczywiście wyjątkowe miejsce na mapie Opola. My jako administracja cmentarzy, czyli zakład komunalnych, natomiast dokładamy wszelkich starań, aby te najcenniejsze rzeczy, które tam są, aby one zostały ocalone. A czy udało się jeszcze coś ustalić odnośnie dziedzictwa właśnie rodziny Plec? Tak, bo okazuje się, że tak jak wcześniej tutaj było wspominane, że pan Plec prowadził swój interes oferując artykuły metalowe i artykuły gospodarstwa domowego. Nadmienić trzeba też, że zaraz po wojnie, w 1945 roku, wśród dostępnej dokumentacji udało się ustalić, że majątek i cały interes pana Pleca, czy rodziny należące do rodziny Pleca, został znacjonalizowany. I teraz taką ciekawostką jest to, że na pewno starsi mieszkańcy naszego miasta pamiętają, że w tym miejscu, czyli dzisiejsza ulica Barlickiego, dawna Lindenstrasse, tuż przy moście piastowskim znajdował się też sklep z takim samym, można by rzec, asortymentem, także też oferujący artykuły AGD. No dzisiaj już sklepu niestety nie ma, no pozostała tylko taka
ten fragment płyty, można by rzec, dokumentujący historię tej kupieckiej rodziny w naszym mieście.